Dzień dziecka, okres świąteczny, wakacje, spotkania z rodzinami, granie z dziećmi w domu. Dlatego ten odcinek. Dlatego przygotowaliśmy dla was cztery małe gry, które z powodzeniem mogą sprawdzić jako prezent właśnie na Dzień Dziecka dla dużych i małych graczy, ale również jako tytuły, które mogą posłużyć jako zabawy familijne. Bo mamy rozpiętość od gry abstrakcyjnej, logicznej, po grę przygodową, aż po grę zręcznościowo-zabawową i quiz. Impreza. Oczywiście partnerem naszego kanału jest platforma G2, gdzie możecie kupić bardzo dobre gry planszowe. Między innymi te, które tu są. Oprócz tej, bo to zagraniczny tytuł. To jest z Japonii. Na naszym stole na pierwszy ogień idzie Zaginiony Ląd wydawnictwa Rebel. Jest to gra familijna, która na samym początku mówi nam, jak oglądamy okładkę, że będziemy poszukiwać, uwaga, niespodzianka, zaginionego lądu. My jako odkrywcy musimy ten zaginiony ląd, uwaga, odkryć. Ponieważ na końcu instrukcji mamy kody QR, które będą nas kierować do danego zaginionego lądu, ale żeby się dokładnie dowiedzieć, jakby dojść do tego, my musimy odkryć cztery wskazówki, które są tutaj dostępne na mapie, czyli będziemy musieli zdobyć odpowiednią liczbę punktów, aby te cztery wskazówki ze sobą połączyć, ponieważ tutaj mamy numery, my sobie to ze sobą będziemy łączyć i to będzie kod. Który pewnie jest, tak fabularnie rzecz biorąc, długością i szerokością geograficzną być może. Możemy tak to traktować. Tutaj mamy planszę całego naszego świata. My swoimi ekspedytorami, podróżnikami, będziemy podróżowali po świecie. Tutaj dodatkowo będziemy zbierali wskazówki i misje. A tutaj są nasi przodownicy ekspedycji, którzy nam po prostu punktują. My będziemy oczywiście podróżując po planszy, będziemy podróżować na tej planszy w konkretnym celu, to znaczy będziemy odkrywać konkretne miejsca, realizować misje jednocześnie, które będą się ukazywać na naszych żetonach. Żetonach misji i żetonach transportu. Dokładnie, bo na jednej stronie mamy cztery rodzaje transportu, czyli mamy możliwość podróżowania powietrzem, bo mamy tu jakiś balon. Mamy oczywiście możliwość podróżowania statkiem. Bo mamy statek. Bo mamy statek, czyli że na morzach, oceanach. Mamy również pociągi. No i mamy oczywiście transport typu samochód. I na tej planszy będziemy oczywiście wykorzystywać te symbole. Żeby no dostać się w konkretne miejsce. Tak jest. No i tyle, jeżeli chodzi o klimat. Tak naprawdę ta gra to jest... To był klimat? To jest łamigłówka. No właśnie, no to właśnie to. To są nasze akcje, tak? To są nasze, jakby nasze możliwości, bo albo możemy ich wykorzystywać, naszych podróżników, jako narzędzie do blokowania pewnych pól i zajmowania pól, które są nam potrzebne do realizacji misji. Tak. Albo możemy ich wykorzystywać do zdobywania biletów na odpowiedni transport. Będziemy albo wysyłać ich w ląd, żeby oni realizowali do nas jakieś misje, albo odwiedzali jakieś miejsca, albo będziemy ich wysyłać w celu pozyskania transportu dla nas. W pierwszej fazie będziemy sobie wysyłać, możemy wysyłać swoich podróżników, swoich ekspedytorów, żeby pozyskali dla nas odpowiednie informacje tak naprawdę. Oni pozyskują informacje, gdzie tam pojechać bryczką, a gdzie polecieć statkiem. I stawiając ich tutaj, wybieramy ten żeton w kolejności odtąd, ilu postawiliśmy swoich ekspedytorów. Jeżeli ich jest dwóch, to Piotr może się zdecydować na wzięcie drugiego żetonu. Ponieważ są dwa brązowe, to weźmie pewnie jeden. Ale na przykład w następnej fazie weźmie sobie tu, postawi sobie dwóch, ponieważ tu mu zależy na niebieskim i wtedy będzie mógł wziąć ten niebieski. I biorę sobie go. Jak sobie go biorę, to mam możliwość albo będę korzystał z tego żetonu jako transportu, albo będzie to żeton mojej misji. Wtedy kładę sobie to tutaj. Tych żetonów mogę mieć nieskończoną ilość, nie ma limitu. I więc zbieram sobie żetony jako misję, albo żetony jako rodzaj transportu. Misje wykonujemy w ten sposób, że na żetonach są albo dwa, albo trzy symbole związane z miejscami na całym świecie. I żeby to zrealizować, to jest jakby druga faza w naszej turze. My musimy mieć po prostu swoje pionki w odpowiednich miejscach, które są na żetonie. Żeby w te miejsca dojechać, to my będziemy musieli oczywiście płacić tymi żetonami podróży, czyli tymi biletami. A realizujemy w ten sposób, że jeżeli we wszystkich tych miejscach jesteśmy, to mówimy, że realizujemy, zabieramy sobie pionek z planszy,
punktujemy i wtedy nasze punkty rosną. I tak. Rosną, my się ścigamy, bo tutaj to te, lecimy. Tak, bo to są, bo to są też nasze ludziki. One się ścigają, lecą. I to są kierownicy wyprawy, oni instruują nas tam klimatycznie, co my mamy robić. Należy pamiętać o tym, w jaki sposób czytać te symbole. To jest bardzo proste, na przykład na tym żetonie misji mam dwa symbole, czyli dwa miejsca. Na przykład biorę pod uwagę tutaj mur chiński, gdzie jest mur chiński, jest tutaj mur chiński. I na przykład, jeżeli chciałbym tam wyruszyć w swojej turze, czyli wysłać tam swojego podróżnika, to muszę oczywiście zapłacić transportem. Czyli żeby tam wyruszyć, to muszę to mieć mówię, jakie musi dwa mieć brązowe. O, czyli musi mieć dwa brązowe. I jeden zielony. Przykładowo, że ma dwa, o, tak bierzesz. I płacę, tak? Ale jest mus taki, że muszę wybrany odrzucić na stos żetonów odrzuconych, bo będzie się układał taki tam stosik żetonów odrzuconych. I on sobie już tam poszedł. Te wracają. A te wracają. Mam je do wykorzystania w następnych turach. Więc jak widzicie, te żetony będą nam z całej naszej puli ubywać. One tutaj zaczynają powolutku sobie znikać. To też nas jakby napędza czasowo, żebyśmy się starali jak najszybciej zdobywać wskazówki, które są później punktować. Tak. Ponieważ te wskazówki, jak wcześniej wam powiedzieliśmy, są nam potrzebne, żebyśmy mogli to zsumować i przeczytać odpowiedni QR kod. Żebyśmy wygrali, bo są dwa sposoby na wygranie w tej grze. Właściwie to jeden sposób, znaczy najważniejsze jest taki, żeby zsumować. Jeżeli są jakieś remisy, no to później się to rozpatruje inaczej. Tak. Tak czy inaczej, jest to łamigłówka polegająca na tym, że patrzymy na to, co się dzieje na mapie, staramy się mieć swoich podróżników w odpowiednich miejscach, czasami niektórych nie będziemy zabierać, ponieważ te symbole mogą się powtarzać na wielu żetonach. No i tak to tym sobie tutaj zarządzać i tak pozbywać się tych odpowiednich żetonów, żeby być sprawniejszym matematycznie od naszego przeciwnika. Mechanicznie właściwie to jest taki set collection, no bo zbieramy kolory odpowiednich żetonów, za które kupujemy możliwość wejścia na odpowiednie pole, to znaczy zapunktowania, zebrania tych żetonów Wskazówek, odkrycia. Tak jest. Oczywiście mamy też taką możliwość, że tutaj można, powiedzmy, odnaleźć taką area control, bo jak ja tutaj postawię, to Piotr może na przykład swoim pionkiem mnie stąd wyrzucić. Na przykład może. Mogę. Ja mojego pionka nie ma, ale on wtedy daje mi żeton, ten, który miałby zapłacić. Musiałbyś mi oddać ten żeton. Kończy się tura, my oczywiście zbieramy swoje pionki, zbieramy je z tych miejsc, gdzie kupujemy żetony. A na sam koniec czytamy kod. I co wyszło? No ja nie mam aplikacji do QR kodów. Naprawdę? Nie sprawdzisz. To, co możemy powiedzieć o wykonaniu, to oczywiście pudełko jest niestandardowe, jak widzicie, bo się tak ciekawie zamyka i otwiera. Ona się zamyka i otwiera, ponieważ... Bo jakby pudełko, poczekaj, bo musimy jeszcze tutaj wyjąć. Coś ma? No bo pudełko jest, jakby pudełko jest grą. Cyk. I tu jest, o, i tu się zamyka. Jest magnesik. Tak, na magnesik, więc on jest bardzo schludnie, ładnie wykonane, no jednocześnie gra w grze, czyli nie mamy żadnej planszy dodatkowej, z której wyjmujemy, a po prostu mamy na wieczku planszę. Tak jest. Mapę. Gra od 2 do 4 graczy, łamigłówka. Taka przepychanka. Przepychanka taka dla każdego. Być może... Nie ma tutaj nic z geografii. W sensie wy się tutaj niczego nie nauczycie pod względem geograficznym. To jest tylko i wyłącznie... Nie, no trochę się można nauczyć. Można się nauczyć, gdzie są Indie, na przykład gdzie są Chiny, albo gdzie jest Afryka. Niektórzy tego nie wiedzą, ale na przykład dzieci, nie? No dobra, ale wiesz co, ale zakładamy, że jeżeli to jest od 10 roku życia, a tak jest, to myślę, że większość 10-latków powinna wiedzieć, gdzie leżą Indie. Rozumiem, czy ktoś mi zabroni, że będę grał z młodszym dzieckiem, które może nie wiedzieć, gdzie jest Afryka. A może się czegoś nauczyć. Na pewno trzeba powiedzieć, że przełożyli się do wykonania. Tak. Ponieważ te wszystkie... Grube żetony. Te ilustracje są ładne. Ilustracje ładne, niewielkie, no bo niewielkich rozmiarów jest gra, ale ładne mipelki, takie jak lubimy, czyli mamy podróżników z czapeczkami. No i żetony, które rzeczywiście są duże. Są grube, to jest w ogóle też grube, to jest bardzo fajnie zrobione. To jest w ogóle insert od razu. Tu mamy drewno. No i szybko grę oczywiście możemy sobie spakować. No bo tu mamy wszystko, wkładamy. O. Tak. I właściwie gra jest gotowa, bo tak, tu musi być 32 żetony, tu też 32 żetony, resztę sobie kładziemy, one nie grają, za każdym razem powinniśmy sobie je przetasować, ale można przygotować grę już pod grę. I gramy. I gramy, po prostu. Pyk, lecimy z następną grą. A teraz, moi drodzy, japoński smaczek, owoce morza. Taka gra zręcznościowa. Mało takich jest na naszym polskim rynku, dlatego pomyśleliśmy, że warto tym tytułem się zainteresować. Tak prezentuje się ta giereczka, bardzo kolorowa. No, co najważniejsze, ona ma swój temat i taki niebłahy, ponieważ taki trochę Cthulhu bym powiedział, bo w Cthulhu też były chyba duże śmiernice. No bo mamy macki. Więc jest Cthulhu, ale nie do końca Cthulhu. To właściwie można powiedzieć, że to jest taka ścigałka. Będziemy się ścigać, kto pierwszy zdobędzie skarby. Każdy z graczy ma swój, oczywiście, stateczek. No jest tytułowa ośmiornica, która robi crash.
Czyli niszczy nam, no inaczej, ta ośmiornica zniszczyła coś i wypłynęły różnego rodzaju skarby, które pływają. Ona prawdopodobnie zniszczyła jakiś inny statek, inny duży z ładunkiem, statek, ze skarbem pirackim. I a my ratujemy to, co pozostało po tych statkach. Tak, więc my będziemy sobie tutaj na tym obszarze, który jest zaznaczony przez ten niebieski sznureczek. Uwaga, to jest morze. To jest jakiś tam ocean, nasz obszar gry. I my będziemy sobie pływać po tym obszarze, zbierając różnego rodzaju skarby, które właśnie tutaj widzicie w postaci tych różnych elementów. Złotych, niebieskich, ale też ludziki, bo ludzi też będziemy ratować. To jest dosyć taki, bym powiedział, ważny aspekt tej gry, taki ludzki, taki, humanitarny. Taki empatia tutaj empatia jest istotna bardzo, pobudza. Na samym początku oczywiście tworzymy sobie ten obszar gry, czyli wystawiamy sobie w centrum głowę naszej ośmiornicy, macki wokół. Każdy z nas zaczyna gdzieś w obrębie tutaj blisko naszej tutaj granicy oceanu. Oczywiście zaczynamy grę, te takie kuleczki tutaj niebieskie i czarne, to są nasze tury. Odmierza nam krab, nieprzypadkowo. Bo to jest dobry przyjaciel ośmiornicy. Oni są kumplami. Oczywiście tych tutaj skarbów jeszcze na początku nie mamy, będziemy je zbierać. Mamy swoją kotwicę. Bo się tak je rozrzuca. One się rozrzucają sobie, po prostu tak rzucamy, tak o, tak w ten sposób. O, tak wam teraz pewnie się to wyświetla. Mamy swoją flagę, która jest taka o, delikatnie plastikowa, ona jest sztywna. I teraz zadanie jest takie, jeżeli zależy nam na jakimś skarbie, no to skupiamy się na skarbie, który jest, no niestety nie najbliżej nas. Bo ona wtedy wypatruje ten najbliższy, ona mówi nie, 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 hola, hola, tego nie możesz dotknąć. Nie wolno, gra nie pozwala, więc musimy znaleźć taki, który jest dla nas w miarę dostępny. No i teraz my tą flagą... Packą? Musimy go tak... Pacnąć. Klepnąć. Tak. I on nie dotknął mojego statku. Nie dotknął, a jeżeli by dotknął, jak na przykład w tym momencie ja spróbuję na przykład o ten, o dotknął. To teraz możesz go położyć na swój pokład. Tak, ja go kładę ostrożnie, bo on nie może wypaść. I to jest jedna z możliwości, czyli mogę zbierać skarby. Po końcu mojej tury zaznaczam sobie krabem, o, ale jeżeli Marcin będzie kolejny raz szedł... I teraz właśnie, i teraz ja dochodzę do wniosku, że skarby przykładowo są daleko. Ja muszę dopłynąć. Mam tutaj powiedzmy swojego ludzika, który udało niby się znaleźć i teraz tak. Zaznaczasz sobie, jak gdzie mam płynąć? No, że tu. I wtedy ty i teraz musisz, ja muszę delikatnie przypłynąć, żeby nie spadło, bo jak spadnie, to już tracisz. Nie mam. Nie ma. No i tu dopłynąłem. I ja tutaj jestem. No i kończy się teraz moja tura i jest czarna kuleczka. I teraz będzie sytuacja, w której dodatkowo gracz ma możliwość wykonać jakąś negatywną interakcję, bo ty będziesz sobie rzucał teraz to, nie, to ty rzucasz dla mnie chyba. No ty poszedłeś, ja poszedłem, to stoi, ja ty rzucam, rzucasz. Tak? I ja rzucam sobie tą kosteczką w ten sposób, żeby kosteczka się odbiła o głowę tego oktopusa. Musisz mnie zbić. Tak. Wypadałoby, żebym cię zbił, ale to nie jest... No nie udało się. Patrzymy, co wypadło. Nie wypadło nic. Jeżeli więc... jest czarne, to przesuwamy mackę. Więc ja chcę mu utrudnić jakoś w tej sytuacji, więc biorę sobie jakąś przykładową mackę i kładę sobie na przykład miejsce, znaczy konkretnie kładę w miejsce, gdzie jest kostka, tak? Jeżeli byłaby różowa część kostki, to w to miejsce... To wtedy by poszła głowa. To wtedy idzie głowa. Cyk. Tak. Więc to jest taki ciekawy motyw negatywnej interakcji, teraz że można mu zbić. Teraz ja. To jest mega, nie? No nie udało ci się. No. Ja zawsze w grach z zręcznością byłem słabo. Gra ma super elementy, każda macka jest inna i jest super, bo jest na 20 minut, i bo jest... ten czas się tutaj szybko kończy, tak? I co chwilę sobie skrobimy marchewki, a tak naprawdę przytykamy się do macek i ta ośmiornica jest wstrętna. I spychamy się i robimy wszystko, żeby to rzeczywiście ta kostka boli, no bo są momenty, w którym na przykład mogę ci ewidentnie coś rozbić. Ej! No i straciłeś i musisz jeszcze raz zbierać ludzika. A więc... że on jest najbliżej mnie, to już nie mogę go złożyć. To już nie możesz, no go, właśnie. Więc my będziemy sobie tutaj pływać, będziemy sobie zbierać i co najważniejsze, słuchajcie, to w każdej turze, jak zbieramy sobie jakiś skarb, no to jest możliwość sobie jakoś to pozmieniać, bo wiecie, mogę sobie to położyć tu, a tego twój ludzika statek, może zasady. Tu. A to mogę sobie zrobić taką wieżę, ale nie wiem, czy to będzie bezpieczne. Muszę pamiętać o tym, że no to musi się jakoś tak fizycznie trzymać wszystko między sobą. Celem gry jest oczywiście zebrać każdy rodzaj skarbu, który znajduje się w oceanie. Gracz, któremu to się udało przed końcem czasu, tak, bo krab nam odmierza czas, ten gracz wygrywa. Wygrywa grę. Wszystko. I tyle. Cała gra. Plus, że szybka. Plus, że ładna, plus, że zręczność. Plus, że mała, mieści się wszystko w tym takim małym, zgrabnym pudełeczku. I duży plus, że jest bardzo pomysłowa, jednocześnie prosta w swojej mechanice, tak?
prosta gra zręcznościowa, bardzo ładnie wykonana. No, super wygląda. Ja się w ogóle nie zawiodłem. Jak widzieliście, zauważyliśmy ten tytuł, poprosiliśmy wydawcę, przesłał, zagraliśmy. Jest naprawdę warty polecenia, więc jeżeli szukacie dobrych gier zręcznościowych... Przede wszystkim gra mechanicznie jest dobrze skonstruowana, bo jest bardzo intuicyjna. Każdy właściwie może zagrać w tę grę. Na pudełku mamy chyba 7 lat. 7. Startowy. 7. Więc to jest dobry wiek. Ale ty grałeś z 5-latką. Ja grałem już z 5-latką, więc naprawdę można. Oczywiście dzieciaki muszą zaakceptować tą negatywną interakcję, bo to dla każdego dziecka jest trudne, jeżeli straci swój skarb, na który... No właśnie. I co najważniejsze, gra też jest dobrze zaprogramowana pod względem czasu, bo na pudełku mamy 20 minut. Gra coś zrobi, cyk. No i tak sobie gramy, jest tu 18 tych i już tutaj krab i zjadł koniec. I koniec. Dziękuję, i rozkładam jeszcze raz. I to jest absolutnie dobrze skrojona gra czasowa, tak to powinno być, bo gdyby to była gra długa, jakbym grał, nie, godzinę w to, no to nie, sorry. Ale to nie, no nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Szybko rozkładamy i gramy. W ogóle idealne na plażę. Kolejna gra wydawnictwa Rebel z bardzo fajnym gadżetem. Myślę, że na imprezę akurat, no bo my lubimy różnego rodzaju dziwne, fikuśne gadżeciki. Bo mamy takie koło obrotowe. Jak koło fortuny. Gra Spektrum. Sama nazwa wskazuje, w czym będziemy się tak naprawdę tutaj poruszać. Dzielimy się na dwie ekipy i będziemy robili to w ten sposób, że jedna z osób będzie podpowiadaczem, czyli będzie tworzyć jakby zakres, pewne hasło, tak, na którym czyli jakby jedna drużyna ma swojego podpowiadacza i druga drużyna ma swojego podpowiadacza. Tak, i w grze polega to na tym, że ten podpowiadacz zasłania sobie to, żeby nie widział, kręci tak, żeby to było takie o, nie wiemy, gdzie to jest teraz. My też nie wiemy. Nie widzimy, bo jest odwrócone tyłem, więc my nie wiemy. Tym bardziej. Bierze sobie kartę. Tak, bierze sobie kartę jakąś przykładowo stąd na przykład sobie bierze kartę. Najgorsza z żyjących osób albo najlepsza z żyjących osób. Albo może wybrać sobie żenujące i fajne. Tak. My nie lubimy słowa fajne. Więc jakby nie wybierzemy tej karty. Więc weźmiemy sobie, uwaga, Gryffindor czy Slytherin. I teraz tak, Gryffindor jest po tej stronie, czyli tu, a Slytherin jest tu. I teraz podpowiadacz... Teraz ja będę podpowiadaczem. Dobrze, dobra, bądź, bo teraz okay. Tak, żebyś ty nie widział. Podpowiadacz sobie to otwiera, gdzie się wylosowało. Wy widzicie, gdzie się wylosowało, tak? Czyli mamy, tutaj pamiętamy, że tutaj mamy o Gryffindor, a tu Slytherin, tak? I teraz ja powinienem teraz tak to zakryć i ja podpowiadam Harry Potter. I teraz Piotr powinien wiedzieć, mniej więcej w jakiej skali pomiędzy Gryffindorem a Slytherinem powinno się pojawić postać Harry'ego Pottera. Ja sobie teraz patrzę i patrzę sobie tu, że Gryffindor, no to, że Gryffindor, no to mniej więcej gdzieś może, że tu. Harry Potter. A bo ja nie znam Harry'ego Pottera, bo w Gryffindor czy Slytherin? W Gryffindorze. Dobra, to tu będzie gdzieś. Dobrze, i teraz tak, drużyna się zdecydowała, że tu i teraz drużyna sobie to, uwaga, otwiera. I patrzymy, jak zrobiliśmy punktów. Piotrze, prawie zdobyłeś 2 punkty. Prawie. A gdybyś to zrobił maksymalnie tak, czyli tak, no to byłoby 3 albo 4 punkty. To znaczy, punktów zdobywamy tyle, ile tutaj wskazówka nam wskazuje. Jeżeli mamy 4, to wtedy ta drużyna sobie stąd bierze 4 punkty. Zaznacza. I oczywiście wygrywa drużyna, która dojdzie tutaj do tej gwiazdy. Ale popa, okazało się, że nie znam tak ważnej powieści persony, przygodowej persony. Jak Harry Potter. Hasła są z różnych kategorii. Tak, hasła są bardzo abstrakcyjne, bo są na przykład proste hasła typu na przykład coś jest dobre albo coś jest złe. Może być coś nudne hobby, intrygujące hobby, więc wiemy, że planszówki są intrygującym hobby. Oczywiście bardzo. Są na przykład hasła typu niskokaloryczne albo wysokokaloryczne. Są jakieś hasła typu niepotrzebne, potrzebne. No zawsze jest to zbudowane na zasadzie jakiegoś przeciwieństwa, żebyśmy mogli budować tę skalę spektrum, tak? Tam jeszcze jest tryb kooperacyjny z tego. Jest. Jeżeli mamy mniej osób, nie możemy podzielić się na drużyny, no to możemy sobie grać właśnie kooperacyjnie. Jest to gra, która na pewno zaskakuje swoim wyglądem, no bo mamy jakiś pewien mechanizm, który możemy wykorzystać w grze. Tak, jest to dodatkowo jedna z tych gier, która nie wymaga stołu, tak? Bo właściwie sobie ją tutaj wkładam. O, to ten. No, ale ty dlaczego chowasz? Jak ja właśnie bo to pokażę, chciałem pokazać, że to tak i tylko to wyciągamy. A, że tak. I że już gramy. I że już gramy, bo to sobie przenosimy. Możemy.
W przychodni. Możemy. Może chce pani zagrać, a może pani... Ale zobacz, podajesz od razu i ten gościu sobie to obsługuje. Tutaj sobie obsługuje, tak. Tutaj sobie czyta, ustawia. Proszę bardzo. I tutaj będzie tak. Gra. Tak, nie. Świetnie to jest wykonane, to jest bardzo stabilne. To jest bardzo takie, wiecie, plastikowe, twarde, solidne. Nawet zobacz, śruby są nawet, widzisz? Ja, nie popsuje ci się to. No i więc dodatkowo ładnie karty wyglądające. Też są takie laminowane, też, bo to wiecie, to będzie w paluszkach. Oczywiście będziemy sobie potem musieli to jakoś tasować, żeby nie pamiętać tych haseł, chociaż nie spamiętamy jej na pewno. No i tyle. No i mamy grę, która jest imprezową grą dedukcyjną, która może się właściwie sprawdzić w każdym takim wariancie i młodzieżowym, i familijnym. I możemy to potraktować jako taką właśnie imprezkę, wiecie, taką zakrapianą może nawet, nie? Tak, i uważam, że nie należy to do gier imprezowych głupich, bo są takie gry imprezowe, które po prostu ewidentnie... Nie, mówisz o żenujących grach. Żenujących, idiotycznych grach. Tak, a to jest gra, która... Bardzo inteligentna. Nie tylko jakby otwiera nam jakby przestrzeń do tego, żebyśmy rozmawiali bardzo często na abstrakcyjne tematy, a czasami możemy też się na przykład czegoś o sobie dowiedzieć. Zauważyłem, że gra się bardzo dobrze sprawdza w gronie znajomych, kiedy rzeczywiście się znamy, kojarzymy, mniej więcej wiemy, że Marcin to lubi na przykład horrory i na przykład ja mniej więcej go znam. A ja na przykład wiem, że Piotr nie wie nic o Harrym Potterze. Na przykład, to nigdy nie dałby mi takiego hasła, prawda? Jakbym był w jego drużynie. Gra na pewno pobudza szare komórki, pobudza myślenie, takie myślenie przestrzenno-smakowo-sensoryczne. Pobudza wyobraźnię po prostu i uważam dlatego, że ta gra jest dobra, bo jest nietypową grą imprezową, taką bardzo oryginalną. Ja na samym początku myślałem, że to jest gra o Jamesie Bondzie. A że Spectrum, bo tak, to był taki James Bond, że Spectrum. Fopa. Jeżeli lubicie odjechane jednorożce, to myślę, że ta pozycja może was zainteresować. Jeżeli lubicie grę z dużą dozą negatywnej interakcji i z dużą dozą pozytywnego humoru, to Jagodne może być dobrą pozycją. To Jagodne to jest gra rywalizacyjna, karciana, gdzie możemy zagrać od 2 do 6 graczy. Gdzie możemy stworzyć swoją drużynę, swoich bohaterów. Na czele tych bohaterów oczywiście będziemy mieć swojego wojownika, przywódcę, albo maga, albo jeszcze jakąś inną klasę. Tych klas jest oczywiście 6. To jest przywódca naszej drużyny i naszym celem w tej grze jest pobicie 3 potworów lub zdobycie pełnej drużyny wszystkich klas. To jest ubicie, trzeba ubić potwora. Co może nie być łatwe, ponieważ ta gra jest bardzo wredna. Posiadamy różnego rodzaju czary, przedmioty i naszych bohaterów, którzy mają paskudne umiejętności, które będą przeszkadzać innym w zdobyciu trofeum. Gra ewidentnie nawiązuje do gier fabularnych, chociażby stwierdzeniem To Jagodne, które kojarzy się no, ewidentnie z grami RPG. I rzeczywiście to jest taka parafraza, parodia, oczywiście w wielkim uproszczeniu gier fabularnych, gdzie mamy swoją drużynę, tworzymy swoją drużynę. No i idziemy ciąć potwora. Idziemy na rzeź, czyli jakby robimy skrót myślowy odnośnie Dungeons and Dragons, gdzie hasło To Jagodne jest dość częste, pojawia się, ale to w słabych takich rozgrywkach chyba, nie? Nie. Nie? Ja zawsze tknę. Okej. Jest to gra karciana, więc każdy z graczy będzie grał kartami. Niespodzianka. Mało tego, będzie je zagrywał. Mamy do wykorzystania 3 punkty akcji i możemy sobie tak, albo zagrywać karty różnego rodzaju. Możemy dobrać kartę. Różnego rodzaju karty, bo to mogą być karty przedmiotów, bohaterów, magii, modyfikatorów, wyzwania. Tak jest. Możemy też za 1 punkt akcji po prostu rzucić kostką i spróbować uaktywnić umiejętność danego bohatera, który w naszej drużynie jest. Możemy też dać na przykład 2 punkty akcji, żeby spróbować zawalczyć z potworem, ubić go. Tak. Czy oczywiście też jest kwestia rzutów kością i modyfikatorów, które mogą nam coś w tym temacie pomóc. I one bardzo pomagają, w szczególności w walce z tymi potworami, ale również w walce pomiędzy nami. Bo dodatkowo musimy pamiętać o tym, że gra nam daje możliwość, żebyśmy pozbyli się kart, które są słabe, albo mamy ich mało. To wtedy możemy wydać 3 punkty akcji i odrzucić wszystkie karty. Całą rękę i dobrać 5 kart. Rozgrywka bardzo przypomina odjechane jednorożce, czyli musimy być przyzwyczajeni do tego, że a. negatywna interakcja jest bardzo zła. B. Sroga jest. Bardzo. B. Musimy oczywiście, tak jak w odjechanych jednorożcach, budować naszą drużynę. No tu nie jednorożców, chociaż jednorożce, uwaga, też się znajdują. Tak jest.
przypadek. Pełną drużynę musimy zbudować, więc podobnie jak w jednorożca. Tak, tylko z taką różnicą, że nasi bohaterowie, którzy są w drużynie, posiadają swoje umiejętności i możemy tego bohatera w swojej turze po prostu spróbować wykorzystać jego umiejętności. Możemy mało tego, dopakować go, czego w jednorożcach nie było, bo tu możemy dać mu jakiś przedmiot, maczugę, nie wiem, duży miecz, albo na przykład zbroję i dzięki temu będziemy miał dodatkową umiejętność, którą możemy wykorzystać, oczywiście aktywizując tego bohatera, tak? Czy też ten przedmiot, rzucając oczywiście kością. Oczywiście w tej grze będziemy sobie mocno przeszkadzać, na przykład jeżeli Piotr będzie miał ochotę zagrać jakąkolwiek kartę, ja mogę rzucić mu kartę wyzwania. I wtedy rzucamy kośćmi, porównujemy wyniki, jeżeli ja będę miał wyższy wynik od niego, on tej karty zagrać nie będzie mógł i będzie musiał ją odrzucić. To boli. Oczywiście możemy przeszkadzać w testach naszych współgraczy, ponieważ mogę zagrywać modyfikatory, zabierając mu oczywiście wartości na kościach. Oczywiście, kradniemy sobie bohaterów, niszczymy sobie tych bohaterów, podbieramy sobie karty, robimy wszystkie najgorsze rzeczy, jakie możemy zrobić, ale wszystko oczywiście w przyjaźni, w miłości i no... No, żeby się nie pokłócić, chociaż bywa srogo. Dobrze. No, nie. Oczywiście w tej grze będziemy musieli również zaakceptować motyw losowości. Ponieważ no, dobieramy karty z dobieramy dość karty, dużego stosu. Bardzo dużego stosu, ale tych kart jest tak dużo i one są tak różnorodne, każdy z bohaterów jest zupełnie inny, jest w zupełnie innej kresce, są przedmioty, które nie się... Nie no, kreska jest ta sama, w sensie, że jakby styl graficzny jest taki jak w jednorożcach, bo to jest ten sam grafik, ten sam autor. Ale w sensie, że na przykład jak masz jednorożca, to na jednej karcie jest w takiej pozie, a w innej na przykład ma skrzydła, no, a tak. W innej na przykład ma dwa rogi. W jednym jest jakby groźny, w drugim jest potulny. Co musimy zrobić, żeby walczyć z potworami? Rzucać kostką. Tak. Musisz spełnić wymagania, że musisz mieć odpowiednich bohaterów w swojej drużynie. Tak, bo na przykład taki tutaj, dajmy na to smok, on lubi tylko walczyć z wojownikami i z jakimś innym wojownikiem, a czy z jakąś inną klasą bohatera. I tak? Musisz, rzucając kostkami, musisz mieć wynik większy niż 8. I mamy tutaj, albo będzie porażka, ale, albo będzie sukces. Ale jak będzie poniżej 4, no to odrzucasz dwie karty i dziękuję bardzo. Ale jeżeli się uda, to za każdym razem, gdy rzucasz kośćmi, podczas wyzwania dodaj jeden do swojego wyniku. Bo każdy potwór ubity wchodzi do naszej drużyny. Jakie trofeum? I daje nam dodatkową umiejętność, moi drodzy. Cechy. Do końca gry. 3 takie potwory i jesteśmy zwycięzcą. Tada! Gra została wykonana bardzo, bardzo dobrze, to znaczy karty mają swój styl graficzny, taki, który znamy, kojarzymy. Humorzasty, taki, z takim nastawieniem bardzo pozytywnym, komediowym. Więc jeżeli spodobały Wam się grafiki z jednorożców, te również Wam się spodobają. Każdy bohater ma swój charakter, swój styl, swoje cechy. I jest miło, jest przaśnie, jest humorzaście. I wesoło. I wesoło. I są bardzo różnorodne, bo mamy karty przedmiotów, mamy również magię. Modyfikatory są bardzo proste, ale też fajnie, że jest potion. Jakby musi być potion, umówmy się. To jest fantazja. Jak widzicie, kart jest bardzo dużo. Czyli regrywalność. Czyli, że wysoka regrywalność. Że zaskakiwanie siebie nawzajem, co chwilę. I że przygoda, po prostu. Więc jeżeli szukacie prostej, ładnie wykonanej gry, nawiązującej do świata fantazy i dodatkowo z takim humorzastym nastawieniem komediowym i lubicie szybkie gry, bardzo intuicyjne i proste w swojej konstrukcji, no i jeżeli akceptujecie los w postaci kości. Przede wszystkim rywalizację. Dodatkowo musicie zaakceptować hasło to ja go tnę, bo w tej grze będzie się to często powtarzać, czyli negatywna interakcja jest tutaj na porządku dziennym. Nie przeskoczymy tego. Nie damy rady. To tyle. My serdecznie dziękujemy wszystkim naszym zgromadzonym przed, chciałem powiedzieć, telewizorami, ekranami, smartfonami. Dzięki, że jesteście z nami. Pamiętajcie, palą w górę. No i dajcie znać, czy te tytuły zostały przez Was już ograne, że je znacie może. I jak co sądzicie o nich, też możecie napisać. To jakby wspiera nasz kanał. Subik, Patronajcik też jakby wchodzi w rachubę, żeby nie było. To ja już nic więcej nie mówię, ja się po prostu podpinam pod to. Okej, to Marcin się podpina i razem machamy, podpinając się. Karciany RPG? Nie. Nie. Dzień dobry! Cześć! Witamy wszystkie dzieci, duże i małe. Te takie, które lubią grać w trudne gry i te takie dzieci, które w łatwe gry lubią grać też. Dzisiaj wyjątkowy odcinek dla Was, ponieważ będziemy pokazywać 4 gry.